Są to misteria, które są organizowane tutaj przez nasz misjonarzy w tym sanktuarium, w których bierze udział ponad 60-70 osobowa grupa parafian mieszkających w okolicznych wioskach. Na początku to trzeba przede wszystkim było myśleć wtedy, żeby nie zapomnieć tekstu, bo ja mam oczywiście tego tekstu dość dużo, może i najwięcej. Ale skoro już tekst opanowałem, to wtedy już musiałem pracować troszeczkę nad gestami, nad gestykulacją i nad tym już takim upiększaniem. To są dla mnie rekolekcje, zawsze rekolekcje. Bardzo dla mnie takim emocjonalnym momentem była chwila w Ogrodzie Oliwnym, kiedy Jezus klęczy, kiedy się modli. Nawet musiałem się bardzo mocno skupić, bo głos mi zadrżał w pewnym momencie, żeby głos opanować. I spojrzenia ludzi. Ludzi, którzy patrzą na nas, którzy patrzą na... Ja zawsze też patrzę w oczy ludzi i z takim przerażeniem, z taką litością ci ludzie spoglądają wtedy na Jezusa.